Witam, witam. I kolejny meczyk w tym sezonie. Jakoś tak mi się spodobało i sobie nagram. Jak pamiętacie, ostatnio wpadły dwa herby: Wisła Kraków i Jagiellonia Białystok. I postanowiłem sobie między tymi drużynami zrobić meczyk. Czyli tradycyjnie cztery saszetki. I co? No i zobaczymy, kto dzisiaj. Może dzisiaj wpadnie jakiś fajny wynik. Ostatnio było 0-0, Legia Pogoń. No to co, zaczynamy meczyk. Ja tradycyjnie jestem sędzią. Nie jestem ani z jedną drużyną, ani z drugą. Ostatnio wpadło mi trochę piłkarzy ze Śląska. No i zobaczymy, jak będzie dzisiaj. I co tu mamy? No, mecz rozpoczęty i pierwszy zawodnik jest to Górnik Zabrze, Iwan. No i 0-0. Zagłębie Lubin, Woźniak. I jest, proszę Państwa, Wisła Kraków. Czekaj, czekaj, bo będę strzelał i jest gol. I jest bramka. 1-0 dla Wisły Kraków. I tutaj następnie mamy Batrowicz, Widzew. I ostatni strzał jest to Ruch Chorzów. I nie ma gola, jest. Na razie Wisła Kraków prowadzi 1-0. Lecimy z drugą saszetką. I co tutaj mamy? Już widzę zawodnika z Lechii. Tak, Lechia. Sorry, kurde, Krakowia. Pomyliło mi się. Sorki, sorki. O, proszę bardzo, jest i Górnik Zabrze. O, to już chyba wiem, jaki będzie kolejny meczyk. Co my tu mamy dalej? O, jest zawodnik z Kucharczyk z Legii Warszawa. Następnie mamy Widzew Łódź, Nowak i Robert Demian. No i proszę Państwa, nadal jest 1-0. I jest oczywiście zmiana połowy. O, Wisła Kraków prowadzi 1-0 i lecimy następne saszetki. O, widzę chyba jakiś następny świeciak. Co to będzie? Oj, oj, o, mamy piłeczkę jakąś tutaj, zobaczcie. Wylosowałem piłkę. No, już myślałem, że to będzie jakiś herb. Zagłębie Lubin, Banaś i Wisła Kraków, Miśkiewicz, jest 2-0, proszę Państwa, no, jest 2-0, widzę Fuć, no, kurde, następny kto? Jagiellonia Białystok, jest bramka, ależ, proszę Państwa, sytuacja, gol za gol praktycznie. O, problemy tu, kurde, z ostrością. Baran strzelił gola. Proszę Państwa, jest 2-1 dla Wisły Kraków. No i co? Może tutaj coś się rozstrzygnie w tej saszetce. No, w końcu jakieś bramki padają. Ale emocje. I co my tu mamy? Jest, widzę Śląsk Wrocław, ale Śląsk nie gra w tym meczu. Jest Śląsk Wrocław Ostrowski. No i jest Legia Warszawa Pinto, ale to nie ten meczyk. Korona Kielce Kuzera. No, Korona Kielce Kiebu i ostatnia szansa. I tutaj mamy zawodnika Oyama z Legii Warszawa. No i co? Wygrywa Wisła Kraków, która strzeliła dwa gole, i Jagiellonia. No niestety jeden. Czyli Wisła wygrywa 2-1. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, cześć.